Piotr Bański, drugi trener zespołu Skry Częstochowa. Codziennie trenujecie z zespołem wraz z Janem Wosiem, staracie się pracować na to, żeby ten zespół osiągał sukcesy. No i potem w tych meczach ligowych idzie dobrze. Bez porażki zakończyliśmy te zmagania w roku 2013, bo tak naprawdę rozpoczęliśmy już rundę wiosenną, chociaż mamy bliżej nam do zimy niż do wiosny. 40 punktów na koncie Skry i numer 1 w tabeli. Tak, ten wynik cieszy nas, aczkolwiek w ostatnim meczu straciliśmy punkty, które były bardzo ważne przed rundą rewanżową. Wygrywając ten mecz, przeciwnicy, myślę, już nie myśleliby o dogonieniu nas, a tak to jeszcze 5 punktów przewagi, to jest jeszcze do odrobienia. No odrobienie, ale miejmy nadzieję, że Skra będzie walczyła dobrze. Możesz powiedzieć, że ten sezon, znaczy to, co się działo w 2013 roku, w tym sezonie 2013-2014 rozpoczętym, to jest to, od czego oczekiwaliście wraz z trenerem Janem Wosiem? Tak, na pewno wzmocniliśmy się, wiedzieliśmy, że musimy wzmocnić linię obrony i tak też się stało. Pozyskaliśmy dwóch zawodników z Rakowa i ci zawodnicy naprawdę wnieśli do obrony jakość i straciliśmy najmniej bramek w tej rundzie, patrząc na naszą grupę i grupę południową. A czujecie jakiś taki oddech prezesa na plecach, który czeka na awans, na ten upragniony awans, zbudował stadion i cały czas stara się wraz z działem marketingu, żeby ten klub się rozwijał? Tak, na pewno awans sportowy też na pewno jest naszym celem, bo nie wyobrażam sobie, żeby prezes, który wybudował stadion i otoczka wokół tego klubu, jaka jest, żeby nie szło w parze z wynikami. I zdajmy sobie z tego sprawę, że jak nie będzie wyników, to też no, prezes nie będzie taryf ulgowy miał wobec nas. Powiedz, wiem, że ani ty, ani Janek nie zagracie, bo tylko możecie ustawić taktycznie zespół, możecie wytrenować jakby najważniejsze stałe fragmenty gry. To jest wszystko w nogach piłkarzy, ale jakie macie koncepcje, żeby właśnie te mecze decydujące, które będą wiosną 2014 roku, bo teraz mamy tą część zasadniczą, potem będzie ta część mistrzowska, nazwijmy to, żeby ta forma się utrzymała? Wszystko. Mecz to jest składnia całego tygodnia pracy i my pracujemy w tygodniu, ustalamy taktykę, a przed meczem pozostaje tylko realizacja tego. Także wpływ na mecz ma cały tydzień poprzedzający go. Także, a żeby utrzymać formę, mamy doświadczony zespół, przeplatany z młodzieżą i myślę, że ci zawodnicy doświadczeni powinni mieć decydujący aspekt, jeżeli chodzi o grę zespołu. A powiedz, czy zawodnicy to są tacy, którzy dzisiaj mają ambitne cele, chcą awansować, czy oni po prostu chcą sobie dograć i no, na razie dobrze grają, a jak przyjdzie do czego, to zaczną się zastanawiać, czy na was im się opłaca, czy to jest taki zespół, który jest no to mocno nastawiony i ci zawodnicy nie traktują Skry jak paru poprzednich zawodników w poprzednim sezonie, choćby jako takiego miejsca, gdzie można sobie dorobić przez sportową emeryturą. Nie, wręcz przeciwnie. Marcin Drzymont, Marcin Chmiec to są zawodnicy, którzy mieli też propozycje gry w innych zespołach, ale zostali tutaj. To są bardzo ambitni, doświadczeni zawodnicy i oni chcą tutaj osiągnąć sukces w postaci awansu. Także myślę, że jest to dla nich też jakaś promocja, bo awans tutaj na pewno dla nich będzie też droga do wyższej ligi. A powiedz, to co robi w tej chwili Skra, ten pierwszy zespół, który wygrywa mecze, ewentualnie no, w najgorszym wypadku remisuje, bo nie przegrał spotkania w tym nowym sezonie, powoduje to, że jak rozmawiasz ze swoimi kolegami, trenerami, którzy prowadzą młodsze grupy, jest wzrost zainteresowania, bardziej większa ambicja w grze, bo są marzenia, żeby się do tej pierwszego zespołu dostać, bo on gra dobrze? Sam jestem trenerem w Skrze grupy młodzieżowej i tym zawodnikom też powtarzam, że jeżeli będą się rozwijać, grać dobrze, to w przyszłości będą tutaj oglądani i będą grać przy światłach na tej murawie. Także to jest też motywacja dla tych dzieciaków. Przychodzą z rodzicami na mecze i coraz bardziej czują się związani z tym klubem.
tym klubem ty też się czujesz związany, ty jesteś już z krzatem, tak? No ja przyszedłem tu, prezes zaproponował mi, jestem teraz w Skrze i pracuję dla Skry. I co, ale marzy ci się gdzieś zostać pierwszym trenerem, czy na razie to jest to, co dzisiaj jest, to jest dobre, spełnia twoje ambicje, masz na pewno sporo pracy i z pierwszym zespołem, i z młodzieżowcami, i to jest to, co spełnia dzisiaj Piotr Kabańskiego? Na pewno każdy drugi trener ma ambicje zostać pierwszym trenerem, ale ja też się uczę, będąc przy Janku, który ma większe doświadczenie, grał w dużo klubach ligowych, także też się uczę na razie. A Janek Woś to jest dobry partner? Tak, jest to bardzo dobry partner. Ja jestem jego jak gdyby, no jestem jego przełożonym, słucham go, no i to jest człowiek, którego też można dużo się nauczyć. A to co, Piotrku, spotykamy się wiosną na Loredańskiej i będziemy się cieszyć, mam nadzieję, z kolejnych zwycięstw, także tych najważniejszych, które będą rozstrzygać o awansie. Runda rewanżowa, którą już zaczęliśmy, wiosna będzie dla nas testem, można powiedzieć, czy podołamy wyzwaniu. Po pierwsze musimy wygrać tą ligę, łącząc te dwie grupy, będzie grupa mistrzowska, mecz i rewanż z tą czwórką z tamtej grupy południowej i później w razie zwycięstwa są dwa baraże. Jest droga dosyć zawiła, ale myślę, że mając prezesa, który stawia i też wzmacnia zespół i pomaga nam w tym, myślę, że jeszcze się wzmocnimy wartościowymi zawodnikami i jeszcze ten zespół będzie silniejszy na wiosnę. Czyli rozumiem, że Jan Woźnik, Piotr Bański oglądają inne mecze, rozmawiają z innymi zawodnikami, tak? Tak, to znaczy rozmawiamy z trenerem dużo, wyciągamy wnioski, jaki zawodnik na kompozycję, bo jeszcze nasza gra w niektórych meczach też nie wyglądała tak, jakbyśmy sobie życzyli i od zawodników, którzy grali, też nie podołali tym wyzwaniu, na które ich stawialiśmy i jaki wyznaczaliśmy cele na boisku. A szukacie kogo? Doświadczonych graczy? Ja już nie pytam o nazwisko, ale graczy doświadczonych z jakimś bagażem takim dużym z przeszłością? Szukamy graczy doświadczonych, ale też graczy młodych, młodzieżowców na 2-3 pozycje.